Cześć, witajcie. Dzisiaj krótki film generalnie odnośnie odmian. Co posadziłem, dlaczego posadziłem. Na kanale na YouTubie, na Sadownictwo zawsze mieliście taki cykl filmów. On będzie kontynuowany, konfrontacje odmian w sadzie, gdzie sobie porównywałem kilkanaście odmian i potem wam mówiłem, że te najlepsze będę dalej sadził. Dzisiaj dla potwierdzenia nie będzie charakterystyki odmian, tylko wam pokażę drzewka. Wam pokażę, co posadziłem, tak żeby było wiarygodnie, że to, co mówiłem, że jest przyszłościowe, że jest fajne, że fajnie plonuje, to jest to posadzone. Zaczynamy od odmiany Sander. Odmianę pewno też znacie. Zobaczcie. Będzie widać. Może jeszcze jedna uwaga. Wszystkie sady są sadzone w rozstawie 3,2x08. Wszystkie na podkładce generalnie. M9, także tutaj rozstawa i podkładka nie będą się zmieniać. Sander, drzewka dwuletnie. Pokazywałem. Dwuletnie. Wszystkie drzewka ze szkółki pana Andrzeja i Szymona Nowakowskich ze Żdżar. Wiecie, że ja z nimi współpracuję. Super materiał, super odmiany, więc czemu miałbym to zmieniać? Także zamiast Pirosa, bo Piros to wiecie, choroby kory i drewna, bardzo fajną odmianą jest odmiana Sander. Zbierana jest tutaj w warunkach wielkopolskich po 15 sierpnia. Odmiana bardzo fajna, plenna, bardzo ładnie się na dziewiątce, na tej podkładce się koloruje. Bardzo odmiana, która lubi potas, więc tutaj trzeba zadbać, żeby miała ten potas i w glebie, i pozakorzeniowo optymalnie. I tego Sandera tutaj posadziliśmy. Rozstawę mówiłem, drzewka widzicie jakie są. Pierwsze już jabłka były. Nie obrywałem kwiatów. Te drzewka generalnie jak dostaną wody, mają konstrukcję, to sobie spokojnie w pierwszym roku sobie poradzą. Kolejna skwater i kolejne odmiany, które w tym roku sadziliśmy. Red Rock. Kojarzycie odmianę Red Rock? Czerwone jabłko, twarde jabłko, późne jabłko. Jak dla mnie taki następca Najdareda. Bardzo plenne, twarde, wymaga przerzedzania, bo inaczej będzie drobne, ale bardzo jest plenne, dlatego jest odmiana Red Rock, jest też posadzona. Też na podkładce M9. Chwasty. 120 ton obornika przed... 120 ton obornika kompostowanego rok przed posadzeniem. Plus, no bo fajna jest próchnica w glebie. Tutaj z analizy gleby wynikało, że jest około 3% próchnicy. To jest bardzo dużo. No ale chwasty po oborniku to wiecie, że są zacne. Dobrze, kolejna z odmian. Też nie będę ich charakteryzował. Tutaj chyba w sadzie u Czarka Rokickiego. Ja już mówiłem wam, sygnalizowałem, że tą odmianę będę sadził. Bardzo plenna odmiana, też poszukiwana, czyli Red Paulina. Tak wygląda drzewko. Bardzo fajne takie kompaktowe drzewko. I tej Red Pauliny bardzo dużo też posadziliśmy. Bardzo fajna, plenna. No to dlaczego? To dlaczego nie? Kolejna z odmian. Dość dużo odmian w tym roku sadziliśmy. A głównie to jest handel. Sprzedaż jest detaliczna. Jak jest sprzedaż detaliczna, no to generalnie dlatego tyle odmian. Kolejna z odmian, która została posadzona, to Elstar PCP. Elstar PCP. Ładniejszy Elstar, nie ma problemu z przemiennością. Zapominało się czasami o tej odmianie, nie? A tutaj widzicie... No, czekajcie, telefon. Jejku, nie wiem, na czym skończyliśmy, bo był telefon. Dobra, ale... Golden Italia. Też kojarzycie tą odmianę, też pod filmem w komentarzach będą linki do wszystkich, żebyście zobaczyli sobie jak te jabłka wyglądają, tak? Golden Italia, czyli zwykły, no niezwykły,
lepszy Golden Ranger, który się nie ordzawia, bardzo plenny. Mnóstwo było filmów na kanale, jak go przerzedzałem, bo zawsze myślałem, że będzie mało, a po prostu zrzucałem i bardzo plenny ten Golden, dlatego Golden Italia. Elser PCP wam też pokazywałem. To idziemy na kolejne kwatery. Dobrze, i kolejna kwatera. To was też nie powinno generalnie dziwić. Hektar. Hektar w tym roku posadzone odmiany Muna. Widać. Kojarzycie, bo dużo filmów było odnośnie Muny, także hektar tutaj Muny jest posadzone. M9 3,2 na 0,8. Drzewka dwuletnie, drzewka ze szkółki od Szymona. Plenna Muna dość dużo wybacza błędów w cięciu, jak tną pracownicy, także tutaj nie było generalnie w ogóle co się zastanawiać. Pamiętajcie, że to jest krzyżówka, a nie sport, czyli generalnie ona trzyma cechy, fajnie się przechowuje, tylko też nie szaleć z plonami do 80 ton, bo żeby to jabłko było ładnie. Dla przykładu, tu są dwuletnie drzewka od Szymona, a zobaczcie, tutaj mamy jeszcze dwa rzędy Muna 2022, tak? Czyli dwuletnie drzewka z innej szkółki. I tak wygląda Muna. Także to jest też generalnie przykład, dlaczego trzeba brać drzewka. Dlaczego trzeba brać drzewka z dobrej szkółki. Tu mamy już 6 rzędów posadzonych. Też będzie doświadczenie. 6 rzędów Muny posadzone koniec marca. I generalnie mamy przygotowane do sadzenia. 6 rzędów generalnie będziemy sadzili poniedziałek albo wtorek. Kolejne 6 rzędów, także 2 miesiące różnicy. Wiadomo, że w pierwszym roku to jeszcze nie ma plonów, ale zobaczymy, jak te drzewka będą się zachowywały. Całe szczęście, że popadało, bo tak pewno nie wiem, czy u was, ale tu była totalna była susza, dlatego mówię 6 rzędów. Kolejne będzie równy hektar odmiany Muna. I kolejna taka mała kwatera, w sobie tylko dwa rzędy, bo bardzo ciężko. Jeszcze nie ma dużo drzewek tej odmiany. To jest odmiana Patita. Hodowla IJA, drzewka od Szymona. Patita bardzo fajna. Ja mówię, to lepszy szampion. Lepszy szampion, bardzo podobna, ale jeszcze mało drzewek w produkcji, dlatego tyle, ile drzewek mogliśmy zakupić, tyle generalnie mamy. Odmiana Patita. Zmyło się. Tak wyglądają drzewka. Mówię, bardzo podobna do... Bardzo podobne drzewka do odmiany... Jabłka do odmiany szampion. Kolejne 3 rzędy. Handel detaliczny przez własne sklepy polega na tym, że trzeba mieć większą ilość odmian. Dlatego też w tym roku sadziliśmy Red Boskopa na M9, tak? Czy takie rzędy, żeby mieć tam kilkanaście ton Red Boskopa. Ok, i na koniec kwatera, drzewka, odmian, które będę testował, będę sprawdzał. Tu są jeszcze krzyżówki, tu jeszcze nazw nie ma, ale po tych odmianach, które wiem, że są wartościowe, są plenne, co lubią, czego nie lubią i jak je generalnie produkować, żeby była z nich no fajne jabłko. Mamy kolejne 4 rzędy, gdzie są odmiany ze znakiem zapytania. Tutaj jeszcze nie wiem, co będzie, stąd będę czerpał informacje. Tak, stąd będę generalnie wiedział. Drzewka przeważnie jednoroczne, dlatego jeszcze 2-3 lata, zanim cokolwiek o nich będę mówił. To tyle generalnie, jeżeli chodzi o odmiany. Pod filmem są linki do szczegółowych opisów. Pozdrawiam.